Województwo Śląskie pierwszym regionem w Polsce, dla którego zostanie opracowany kompleksowy plan adaptacji do zmian klimatycznych. Podobne plany zostały już przygotowane na przykład dla Częstochowy i Katowic, co przełożyło się na przykład na częściową likwidację Wysp Ciepła i zazielenienie terenów miejskich. Fatima Orlińska. Regionalny plan adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego będzie powstawał przez najbliższe półtora roku. Najpierw opracowana zostanie analiza, a następnie rozwiązania, które w kolejnych latach mają przyczynić się do poprawy jakości życia zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Na przykład spowodowanie, żeby jak najmniej powierzchni ziemi było nieprzepuszczalnej, czyli żeby woda mogła wsiąkać z deszczów nawalnych, żeby mogła być odprowadzona w miejsca, które nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. To są rozwiązania, które są trudne i trochę wbrew naszym przyzwyczajeniom ostatnich lat, które zakładają, że powinniśmy wybrukować sobie place, chodniki kostką brukową lub asfaltem. Śląski jest pierwszym regionem w Polsce, dla którego plan adaptacji do zmian klimatu zostanie opracowany w skali całego województwa. Dotychczas to pojedyncze miasta zlecały przygotowanie takiego dokumentu. Plan będzie oparty na analizie oraz uwzględnieniu wymagań i wytycznych prawnych, naukowych, również unijnych. Mógłbym dzisiaj powiedzieć, nie wiem, są rejony, gdzie występuje susza, że już dzisiaj będziemy tam robić retencję, wszystko. Ale być może większym problemem jest ciepło w miastach. Tak? Dlatego czekamy na tą diagnozę. Ta diagnoza nam po pierwsze wskaże przyczyny, po drugie pozwoli nam się w przyszłości przygotować do tego i na podstawie tych danych chcielibyśmy jako województwo robić to kompleksowo. Dokument dotyczący adaptacji do zmian klimatycznych zostanie opracowany w ramach projektu IP Life, czyli adaptacji terenów pogórniczych. Jego finansowanie w 60% pochodzi z Unii Europejskiej, 35% stanowią pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a 5% to wkład własny województwa śląskiego. Przygotowanie planu będzie kosztować 968 tysięcy złotych.